Witam wszystkich bardzo serdecznie. Witam was w kolejnym spotlajcie przywoływaczy. W dzisiejszym odcinku będzie to Aboro... Kubetto. Kubetto będzie w tym odcinku. No nie jest grać tak wysokiej klasy jak w poprzednim spotlajcie. Ale za to może pokazać klasę. Gra czempionem, który go mainuje. Jest jego ulubiony czempion, powinien pokazać, na co go stać. Gra nim praktycznie od urodzenia. Więc pokaże swoją najlepszą paletę skilla, jaką posiada. Pędzi. O, widzę, że preferuje także mój styl dżunglowania, czyli pędzenie po blue od razu na brighty. Też to lubię. Moim zdaniem jest to niczym spacer po buki do sklepu. Jeszcze przypomina mi to, jak ja sam z dawnych lat chodziłem po buki do sklepu. Pewnie na innych lane'ach widzę, że jest dość dobra sytuacja. Jest to dość głęboki push pod wieżę wrogów. Tylko bot lane właśnie jedyna linia, która aż tak nie spuszowała, i to właśnie się czai Kubetto, od razu to zobaczył, no na pewno. Na pewno zobaczył. Więc się tam czai, ale nie, jednak... To nie jest jeszcze sytuacja, żeby zdobyć killa. Takiego konkretnego, więc ja jeszcze sobie spokojnie pofarbuję, później pokeruję tą grę, na pewno. Na topie mamy nieciekawą sytuację. Zresztą... O! I tutaj mamy tak naprawdę szczęśliwą sytuację dla Kuby, bo on on już wybierając tego Hekarima już sobie myśli, że ja sobie będę jedną ręką krał, drugą będę jadł chrupksy. Albo inne chipsy, ewentualnie chrupksy. No bo to nie będzie nic trudnego do wygrania, jak ja gram i to jeszcze Hekarimem i to jeszcze na dżungli. I... za nich takiej klasy to podchodzi tak jakby, nie wiem, tak jakby normalny człowiek chciał, nie wiem, wyrwać trawę z ziemi. To takie łatwe jest dla niego. A to parasze. First blood dla drużyny przeciwnej. Od razu uśmiech mu się pojawił na pewno, chytry, i a jest coś, z czego mogę wyciągnąć ten team. Nie będzie może tak łatwo. No taki tam gang. To jest zmarnowany, myślę, że spoko. Myślę, że tutaj właśnie te zawodnik z mida mógł wydupić i napiąć swe żyły, gdyż dostał od razu ganka i pewnie krzyczał na pomoc! Ratuj mnie, Kubo! Bo tak się nazywa ten zawodnik, Kubetto, nick właśnie chyba od jego imienia. Nie jestem pewny, czy to właśnie tak jest. Mogę dopytać i później gdzieś w opisie napisać wam, dlaczego właśnie taki nick. Ale domyślam się, że właśnie od jego imienia i nazwiska. Tutaj... niemalże rozrozenuje mu tą linię. Niemalże. I ja już myślę, że ten, że midlane może być spokojny po takim frozenie. No nic. Gra toczy się dalej. A Kubetto coraz bardziej sfarmiony. Ja już widzę ten potężny build. No dosłownie za 10 minut full build Kubetto, który jeździ po prostu od bota do topa i leje wszystkich. Tylko właśnie, czy ogarnie, żeby lać wrogów. O ile ta gra 10 minut jeszcze potrwa, może przeciwnicy dostaną wycisk już po 5 minutach. Lane roamuje razem z Kubetto, ale jednak się cofa, bo wie, że znany nick, znana osobistość, Kubetto nie potrzebuje pomocy, zaraz, po co ja idę z nim? To Kubetto, wracam na swoją linię, on sobie sam poradzi. Zobaczymy, co robi.
odpoczywa sobie, no bo... No bo on wie co robić. I to jest właśnie ten moment, w którym dżungler oddaje... Daje część siebie drużynie i oddaje Blue teammate'owi. Jeszcze patrzy, czy sobie da radę, czy na pewno da radę dobić to Blue midlaner. Udało się, dał radę. Może spokojnie farmić dalej na dżungli. I tutaj będziemy mieli akcję, w której wreszcie będzie można zobaczyć placementy. Placement jest ten Cubetto. Niestety nie ma on za dużo życia, ale to jeszcze bardziej pokazuje, jak świetnym jest graczem i co się dzieje. Wchodzi, nie wchodzi, wchodzi. Jednak nie wchodzi. Nie wchodzi. Ucieka, ginie, Cubetto. Ginął wszyscy! Ginął wszyscy! Tylko na szczęście midlaner zachowuje resztki. Proszę państwa! Support zachowuje resztę honoru i midlaner całej drużyny i mamy jednak dalej bardzo wyrównany mecz. Świetna akcja. Podobało mi się. Zarąbiście tam było. 2 na 10 w sumie, ale... Gangbang w dwójkę na topie! Ale Kubet to ratuje! Będzie chronił wieży. Ochrona jest najważniejsza. Odstrasza. No właśnie, tak to jest. Tak to jest. Dim dim dim. Dim 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 dim. Olaf nie ma many, żeby go zabić. Cubetto to widzi. I dlatego pozostaje cały czas pod tą wieżą i spokojnie odbija miniony. Ależ co się dzieje? Co się dzieje? Jednak... Brak many nie przeszkodził Olafowi, ponieważ miał Ignite, który zadał też dodatkowe obrażenia. I no tego mamy tutaj taką dobrą sytuację, że Cubetto no niemalże soluje tego smoka szybko, bardzo szybko, w 18 minucie. No może nie tak totalnie, bo last hity trzyma, ale generalnie... proszę państwa. Świetna akcja. Tutaj było widać, że on specjalnie baitował i utrzymywał, że niby... O, zaraz umrę, żeby tylko jeszcze coraz bardziej zbaitować wrogów, żeby jego teammate'i zabili. No zabili ich. To się nazywa po prostu pełne zaufanie do swojej drużyny. To jest po prostu czysty profesjonalizm. Tak się gra. Tak się gra na najwyższym poziomie. Cubetto spóźniony, ale wciąż szczęśliwy. Proszę bardzo. Robi jak chce Veigara. Bawi się z nim w kotka i myszkę, niczym Murzyn na pasach. Proszę bardzo. No, oszczędził mu życie, bo był litościwy dla niego. Po prostu i tyle. On to jest po prostu... Nienaganne maniery i tyle. A teraz... Śmieszne się rzeczy dzieją czasem. I... Bronić bota przed falą minionów! To nie przelewki. Coś laguje. To pewnie od tej aury i mocy Cubetto. No proszę państwa, jest niesamowite akcja. To nie wrajdy niczym emo swoje żyły. Jest! Quadra kill. Tim dim. Tim dim. Tim dim. Dim. No ale ten midlaner styluje Kubie. Styluje mu na okrągło. Każdy frag. Gdyby nie ten stealer, Cubetto miałby teraz fragi 15-5-8. Kuba sobie tutaj biega. Tu Mazur, nie bij minionów!
Nic nie robi. Ten fis pod AD nic nie robi. Nie bij minionów! Nie obędzie się bez flame'u, na pewno. Stoi, stoi i nie gra. To jest właśnie jego postawa. O, proszę, nie będzie. Nie ma takiej gry. Nie ma chamstwa. Wali mnie taka drużyna jak takie chamstwo. Nie będzie. Wychodzę. Wychodzę, to właśnie ma na myśli tym. Albo dobra, wracam, bo będę miał live'a i się boję. A tutaj free win jest. Ale miałem dzisiaj sen. W ogóle w nim, a nie, czekajcie. Ja grę komentuję, dobra. On go zrobi, zabije go. No pokazuje pełną klasę. Zabija wrogów z pełną klasą. Jedzie ich jak chce. No, patrząc przez pryzmat tego wszystkiego, to ja wychodzę. To ja wychodzę. Dziękuję za uwagę. Do widzenia.